Cześć kochani, w sumie to dobry wieczór, bo już powoli jest 21. Na dworze już jest tak szarowa. Dzisiaj, jak widzimy, jesteśmy w restauracji. Obiecałam, że zrobię z tego krótki też odcinek, jak oni tutaj po prostu biorą w tym udział. Bo nasza kochana chce, jak widać tutaj jest, wygrać konkurs kulinarny. To zaraz ja jej dam wygrać konkurs kulinarny, co to w ogóle ma być. Dobra, już to niby przygotowali, tego, niby coś tam ugotowali. Nie, ona nie umie wziąć udziału. Tylko on umie? Co to ma być? Przecież on nie. Nie on. Ona miała brać udział. Ona nie umie. Moment. Chyba, że ona tego nie zrobiła. Moment, moment, moment. Matko jedyna. Może zachowaj resztki albo coś. Szybko, babo. Ja wiem, że cię chce spać. Szybko, 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 szybko. Dobra. Jakie za... Nie to, nie, nie. Coś mi się zacięło teraz. Zacięły mi się Simsy. Co to ma być? Dobra, to spróbujemy. To może damy... Ja jej dam kod, bo już nie umiem wytrzymać. Szybko rób te płatki, może jeszcze wygrasz. O! Dobra wróżka przyleciała, patrzcie, ona jest super. Ona jest super. Byłam kiedyś wróżką w Simsach tutaj. Serio. No dobra, rób szybko to, bo... Bo oni wezmą udział i ty będziesz... Nie zdążysz. Szybko. Szybko, 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 szybko. Rób szybko, szybko, szybko. Jest. Udało się. Udało się. Dobra, teraz zobaczymy, czy ona cokolwiek w ogóle wygra. Ona nie wygra, ani on. Ale mamy, wiecie, mamy 25% szans, bo będą 4 osoby i tylko jedno może wygrać. Więc mamy 25% szans. Ej, co ja mówię? 50. Te jego kanapki, co to w ogóle ma być? O, jaki stresik, no. Babo, a ty się dziwisz, jak ty ważyć nie umiesz. Ty masz tylko 2 punkty, a ten facet ile ma? Też 2. Ha, oni nie wygrają, mówię wam. Obstawiamy, kto wygra. Tam ono wygra. A tutaj, tutaj, patrzcie, między nimi jakaś synchronizacja. Nie, teraz już nie ma. Dobra, uwaga, uwaga, ostatnie ten. Wygraliśmy! Wygraliśmy 500 simoleonów! Nie, no, no nie mogę, nie, no cuda! Cuda, dobra, to teraz ten. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Jestem dumna. Co to wszyscy ten deszcz oglądają na bez przesady? Dobra, chodźcie coś z ten. A bo dobra, jedziemy dalej. Jedziemy może na zakupy kupić ubrania, bo my jesteśmy biedni i nie mamy nic. To jedziemy dalej jeszcze po jakieś ciuszki. Inna parcela. Gdzie by tu jechać? Gdzie są jakieś ciuchy? Ciekawe ciuchy. Sklep odzieżowy Ciekawe Ciuchy oferuje asortyment dla całej rodziny. Przyjdź, czeka na ciebie bogaty wybór strojów. To jest... To tak jak wszędzie, tak wszędzie. Wariata. Czemu ja to niechcący przeklikałam? Jedziemy teraz do sklepu, słuchajcie, no. Jedziemy do sklepu. Ciekawe ciuchy. Wiecie co, jak oni tak gadają, że coś jest ciekawe, to wcale tak naprawdę nie jest ciekawe. Ja wam powiem, nie, nie, nie. Ja zauważyłam tak, zawsze się mówi tak kiepsko właśnie o lumpach. Ja na przykład kupuję w lumpach i ja naprawdę polecam te lumpy, poważnie. Ja tam na przykład ten golfik sobie kupiłam i ja mam pełną szafę ubrań. Ubrań po prostu z lumpów i jakoś wszystko super jest, naprawdę. A przecież lumpy są tak niepolecane.
Ja wam powiem, nie lubię kupować ciuchów w sieciówkach, dlatego że ja nie lubię, jak na przykład bym szłam ulicą, co za wariata, co tam czasów nie znasz, co to w ogóle ma być. Idę sobie ulicą, a ktoś inny ma to samo co ja. No po prostu nie wiem, co się chyba wzięło. Dobra. Jesteśmy w sklepie sobie teraz. Dobra, bierzemy tutaj kup ubrania codzienne. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. No, dawaj. Zobaczymy, jakie ciuchy kupimy coś. Znaczy wiadomo, jakie to już są ciuchy. To cały czas te same, co były kiedyś. Co były na wyborze naszych Simów. To są identyczne ciuchy, ja wam mówię. Dobra, może jakiś strój cały kupimy tutaj. Nie będziemy wybrzydzać. Nie wiem. Ja wam powiem, ja nie wiem. To jest tak, jak ze mną się idzie do sklepu. Chociaż nie, ja wam powiem, ze mną do sklepu, jak się ze mną idzie, to ja mam nadzieję, że mój mąż po prostu będzie się cieszył, bo ja jestem taka konkretna babka i nie wymyślam za bardzo. No chyba, że są jakieś buty i na przykład są cztery fajne pary i ja nie umiem się zdecydować. No. Wiecie co, to jest fajne, to jest fajne. Ale ono jakoś tak brzydko tu wygląda. Tutaj patrzcie na tą gębę. Nie wiem, jakoś tak. Nie, coś innego. A to? Ludzie jak w worku na śmieci. No nie no. Nic mi się tu nie podoba. No, no nie jest dobrze, no co to ma w ogóle być? A to? Ech. To jest bardzo fajne. Pamiętam, jak kiedyś grałam w Simsy jako mała dziewczynka, to często tu ubierałam. A teraz nie. Teraz jakaś taka dziwna się robi. Słuchajcie, a może by coś takiego i ubrać taki sweter cały. Gdzie to jest? To nie tu. No gdzie jest? O, tu to jest. Słuchajcie, to... Albo nie, bo... Nie. Ja już wiem, co wybieram. Widzicie, to są takie zakupy dla Simów za mną. Gdzie to teraz było, zaś nie wiem. Gdzie to jest? Szukam tej sukienki kolorowej. O, tu jest. To chcę. Ale kupimy coś jeszcze, żeby było tak na zapas, ale... Pytanie tylko co? Nie, no to może... Może coś takiego... A może najpierw jakąś koszulkę zobaczymy. Ja to tak nie lubię tych ciuchów, one są tak brzydkie. I tak, ja wiem, są mody, ale ja wam mówiłam już niejednokrotnie, mój internet to jest jakaś padaka. Dobra, czyli jednak nie możemy tak zrobić, czyli jednak bierzemy jakiś cały strój. Wiecie co, to by było fajne. Dobra, to teraz coś do mężczyzny, żeby ten facet miał się co ubrać, a nie jak biedak łaził. Chociaż wiadomo, my to w sumie biedaki jesteśmy, patrzcie, my mamy tylko 1800. No. Wiecie co, to mu weźmiemy. Ja wiem, że on ma białe, ale przynajmniej dla zmiany wezmę mu to. To jest fajne, bo właśnie mi się to serio podobało. To. Wiecie co, ja to wezmę tak na jaja. No jeszcze do mojego dziecka coś kupimy, jakieś takie ubranko. Jakieś taka sukieneczka ładno, żeby była. To jak będzie dziewczynka, a tutaj jak będzie chłopczyk. Jakby teraz nie było danej płci, to wiecie, to kiedyś będzie, to też weźmiemy. Tutaj później dla jakiegoś większego dzieciątka. O, to co tata. Super sprawa. A do dziecka, do dziewczynki znaczy... Nie, to już na początku było spoko. Chyba, że to. Albo to. Nie wiem, na razie zostaję przy tym. Dobra, wezmę to. Dobra, chyba tyle. Już 1600. No, zaraz pieniędzy nie starczy. Dobra, zakupki zrobione. No dobra, no. Dobra, jedziemy do domu. To bez sensu. Jedziemy do domu. Idziemy dalej żyć. Tak jak normalnie. Jedziemy do domu. No.
Dobra, wycieczkę sobie zrobiliśmy. No, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dlatego że to był ewidentnie bardzo, ale to bardzo krótki, znaczy krótki, Nudny. odcinek i będziemy się teraz po prostu, ja nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu byliśmy na zakupkach, robiliśmy zakupki i dla chybowca, i dla dziewczynki, to nam wystarczy, no, lecimy dalej, buziaki.